Witajcie, kochani, w 7 dniu naszego wyzwania. Zapraszam Was do budowania tej bliskości w rodzinach, bliskości też z Jezusem. Chcemy jako rodzice głosić naszym dzieciom fundamentalne prawdy wiary, żeby one wiedziały, kim jest Jezus, kim one są dla Boga, jakie to ma znaczenie właśnie dla naszego życia. I chcemy tą radość Bożego Narodzenia wyciągać właśnie z tej głównej prawdy, którą przynosi to święto, że Zbawiciel przyszedł na świat, że zbawienie się staje udziałem każdego mieszkańca świata, a dzisiaj my chcemy przygotować się do tego, żeby zbawienie się stawało udziałem naszych domów. I kochani, dzisiaj mamy drugi z tej triady, którą wczoraj zaczęliśmy, tytuł Pana Jezusa. Pan Jezus sam o sobie powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. I jest prawdą, prawda to jest takie filozoficzne pojęcie, dla Żydów prawda to było to, co jest zapisane u proroków, co jest zapisane w księgach też kapłańskich, w przepisach, w przykazaniach. I dla nich to była prawda, to było to, na czym oni opierali swoje życie religijne i duchowe. I przychodzi Jezus, który przychodzi wypełnić to prawo, ale robi to w trochę inny sposób niż oni. I oni tą prawdę odrzucili. Popatrzmy dzisiaj na takie dwie rzeczy, ponieważ Jezus przyszedł pokazać nam też, kim my jesteśmy dla Boga. On żyjąc, pokazując nam taki nowy sposób życia, sposób właśnie bez grzechu, takie chce nam pokazać nowe życie, o czym będziemy mówić jutro. Pokazuje nam, jak Bóg nas postrzega. I pokazuje nam to przez sytuację, szczególnie kiedy właśnie spotyka ludzi, którzy są grzesznikami. Jezus jest świadomy grzechu, błędów, wad ludzi, ale On patrzy na nich inaczej niż faryzeusze. I popatrzmy na przykład jawną grzesznicę, tak, kobiety cudzołożnej Marii Magdaleny, która przez faryzeuszy jest postrzegana jako ta, która powinna ponieść karę. Ale Jezus przychodzi i mówi jej, idź i nie grzesz więcej, więc zwraca uwagę na to, że jest ten grzech, nie bagatelizuje tego problemu, ale przede wszystkim przywraca jej godność, zwraca się do niej jak do człowieka, nie potępia jej, nawet doprowadza do tego, że nikt jej nie potępia. I pokazuje nam właśnie taką wolność, którą Jezus daje, że nie musimy żyć w potępieniu, nie musimy żyć w samooskarżaniu czy oskarżaniu innych, ponieważ no, Jezus tego nie robi, Bóg tego nie robi. I w Starym Testamencie mamy piękny przykład króla Dawida, który kiedy został wybrany na króla, był małym rudzielcem, który nie wyglądał nikomu na przyszłego króla. Nikt w nim nie postrzegał przyszłego władcy narodu izraelskiego. A jednak to jego Bóg wybiera. I kiedy dochodzi do tego wyboru, Słowo Boże mówi, że Bóg patrzy inaczej niż ludzie. Bóg patrzy na serce. I Bóg patrzy na serce, które nam dał, który nas stworzył, widzi, do czego nas przeznaczył, widzi też pewną całość. On nie widzi nas jako problem. Faryzeusze widzieli ludzi jako problemy, tak? Jawno grzesznica równa się problem, równa się rozwiązać problem. I my czasami w naszym rodzicielskim też życiu tak troszeczkę postępujemy, że działamy tak zadaniowo, że chcemy zniwelować problem, który się pojawił. Tak? Jest nieposłuszeństwo, jest słaba ocena, trzeba poprawić, to trzeba wszystko poprawić. Oczywiście to jest ważne, tak? Ale my czasami zaczynamy widzieć nasze dzieci też przez pryzmat problemów, które z nimi mamy. I dlatego popatrzmy, co mówi Dawid. Dawid, który wiemy, że został królem, ale też miał bardzo grzeszny etap w swoim życiu,
dopuścił się zabójstwa, cudzołóstwa, dopuścił się naprawdę nieciekawych rzeczy i mimo to właśnie jako psalmista ma to doświadczenie, Bóg mu to objawił w pewien sposób, że w psalmach śpiewa taki psalm właśnie, to jest jego słowa to są. Psalm 139, możecie sobie otworzyć. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam, wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już je znasz w całości. Następnie Dawid też mówi dalej. Skrócę trochę ten psalm. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. On ma poczucie wartości w Bogu, ma to poczucie godności i wie, że jest nawet pełen podziwu, tak, względem tych stworzeń. Wie, że on jest też w pewien sposób jako stworzenie Boże godne podziwu. I potem mówi jeszcze Dawid, że i dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem utkany w głębi ziemi. Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twojej księdze. Ma świadomość tego, że był grzech w jego życiu, że jest grzech w jego życiu i że to po prostu jest. To nie jest tak, że możemy to odrzucić i to nie istnieje, to się nie wydarzyło. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich nie nastał. Bóg zna też przyszłość, tak? Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość. Ale mimo to dalej ma świadomość tego, że Bóg ma pakiet dobrych myśli o Nim. I zdanie, kochani, dla nas dzisiaj. Na modlitwie dziękujemy Bogu, że stworzył nas tak cudownie. Godne są podziwu Jego dzieła. To jest psalm 139, 14 werset. A więc ucieszcie się tym, że jesteście stworzeniami Bożymi, które po prostu warto podziwiać. A dzisiaj jest zadanie takie dla naszej rodziny, dla właśnie nas rodziców i tego, żeby tym pokierować, jest to, żebyśmy zadbali o to, żeby każdy dzisiaj usłyszał dobre słowo o sobie. To, za co siebie podziwiamy, taką afirmację. Zróbmy czas afirmowania siebie, bo czas na poprawianie błędów i na krytykowanie siebie nawzajem jest zawsze. Zróbmy dzisiaj wyjątkowy czas takiego afirmowania naszych dzieci, pokazania im, jakie są wartościowe, jak Bóg je też obdarzył pięknem i dobrem i po prostu dzisiaj spędźmy ten czas razem w taki sposób. Niech każdy z nas dzisiaj w domach doświadczy tego, że jest cenny i wartościowy, bo tacy jesteśmy właśnie w oczach Bożych. Błogosławię Was, pozdrawiam, widzicie się dobrze, do zobaczenia jutro.